Jestem tutaj dla was z takiego jednego ważnego powodu. Jestem po 15 godzinach pracy zmęczony, troszeczkę głodny, ale przyszedłem tutaj, żeby wam o kimś powiedzieć. Przyszedłem tutaj, żeby wam powiedzieć o największym kozaku, jaki istnieje. Jaki istniał i jaki będzie istniał całą wieczność. Chciałem wam powiedzieć o Jezusie. Chciałem wam powiedzieć o człowieku, który odmienił całe moje życie. O człowieku, który wkroczył do mojego życia i zmienił moje myślenie. Zanim poznałem Jezusa, byłem zwykłym przestępcą, zwykłym dealerem narkotyków, złodziejem. Takie rzeczy mnie interesowały. Imponowało mi życie gangsterskie, imponowało mi to, żeby być kimś, żeby się komuś pokazać, żeby się przypodobać. Szukałem sobie różnych idoli na tym świecie. Wielu z was ma jakieś idoli, ale chcę wam powiedzieć jedno. Jakikolwiek wasz idol, który jest na tym świecie, to martwy idol. Ja wam chciałem powiedzieć o człowieku, który jest największym autorytetem w moim życiu. To jest Jezus. Ja kiedyś robiłem muzykę i rapowałem o różnych bzdurach. Rapowałem o zarabianiu pieniędzy. Rapowałem o narkotykach, o tym, jak jest ciężko. I pogrążałem się w tym wszystkim. Rapowałem o gangsterce, bo chciałem być gangsterem. I się pogrążałem w tej gangsterce. Kiedy już nie miałem w ogóle siły na nic, przyszedł do mojego życia Jezus. I to Jezus stał się autorytetem w moim życiu i stał się osobą, która wkroczyła w moje życie i odmieniła wszystko. Jestem tutaj dlatego, ponieważ jestem właśnie zapalony pasją Jego imienia. Jestem tutaj właśnie dlatego, ponieważ moje życie się zmieniło i chcę wam właśnie o tym opowiedzieć w kilku prostych wersach. Zaraz o tym usłyszycie. Do tej pory, by oddawać Jezusowi resztę swojej drogi. W czasie coraz gorszym, gdzie kłamstwo się sieje, wybieram drogę prawdy w zakłamanym świecie. Taki ma zwyczaj każdy, który wie, gdzie idzie, za to inny ma obyczaj, ten świat, który ginie. Jestem na tej wyspie, by przekazać wam te wieści, po to byś uwierzył i nie zaznał śmierci. Powołani, by zwyciężać w obliczu tej potęgi, którą powodzi Jeszua, a my z jego ręki, a my jego dziećmi narodzeni z jego ducha, mający ten przywilej, że wiemy, komu ufać. I choć nigdy nie jest sługa czy uczeń ponad mistrza, to uniżył się sam mistrz, by lud swój odzyskać. Płacić jeszcze dzisiaj tych, co całe życie błądzą, by każdy, kto wierzy w niego, w nim miał tą wolność. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca. W jego ramionach pozostań i zaufaj potędze i wierności jedynego Króla. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca. W jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności tego jedynego Króla. Taka prawda, dzieciak, że twój czas kiedyś się skończy. Nie znasz dni, nie znasz godzin, kiedy śmierć cię zaskoczy. Już nie będzie opcji zmiany swego położenia, więc już dziś weź to rozmiń, jakie żniwo będzie zbierał. Prosta to jest kwestia, dwie są tylko opcje. W królestwie wiesz się z Ojcem lub nieugaszony ogień, albo z Bogiem w jego chwal, albo płacz i zgrzytanie. Takie moje zdanie, bo tak jest napisane. Tu żadne gdybanie, żaden bełkot religijny. Ja się o tym przekonałem, kiedy nie miałem już sił, kiedy uznałem, że niczym jestem bez Jezusa, że to On za mnie umarł i nie można tego olać. Wielu lubi dyskutować i wielu w tym się gubi, bo zamiast słuchać Boga, słuchają nauk ludzkich. Nie tędy, bracie, droga, pora się obudzić. Czas decydować, jakie będą twoje ruchy. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca. W jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności twego jedynego Króla. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca. W jego ramionach pozostań i zaufaj potędze i wierności jedynego Króla. Tu, że człowiek upadł, władzę przejął szatan, tylko po to, by zabijać, niszczyć, okradać, właśnie po to, byś oddał się od majestatu Króla, który z miłości do ciebie za twoje winy umarł. Przyszedł jako sługa, stał się wzorem posłuszeństwa, wyrzekł się swojej boskości, opuścił bramy królestwa. Na tym to polega, że on nas umiłował, byś i ty go pokochał i oddawał mu chwałę. Oto dobry pasterz, Nazarejczyk, rabbi, wziął na siebie skutki kar, która ciążyła na znak, zrezygnował z boskiej chwały, by wypełnić wolę Ojca. Umiłował nas do końca.
pokonał demoniczne władze i zwierzchności. Swymi ranami uleczył nasze choroby, słabości. Stał się dla ludzkości jedynym ocaleniem. To on jest ostatnim słowem Boga do siebie. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w Jego ramionach. Pozostań, zaufaj potędze i wierności Twojego jedynego Króla. Właśnie tak, takie jest poselstwo Jezusie, że Jezus jest potężnym Bogiem, jest potężnym Królem i nie wisi na krzyżu. To jest właśnie najważniejsze, ja to niedawno zrozumiałem, że Jezus nie wisi na krzyżu. Kiedyś na to nie zwracałem uwagi, ale teraz na to zwracam uwagę, wiecie dlaczego? Ponieważ krzyż jest pusty! Krzyż jest pusty! Chrystus zmartwychwstał! Nie wisi już nigdzie, jest potężnym Królem i włada! Dam ci taką sytuację. Wyobraź sobie, że żyjesz w czasach Jezusa i ktoś z twoich bliskich jest skazany na śmierć. Ktoś z twojej rodziny, wyobraź to sobie. I wtedy, jak ten twój ktoś, nieważne czy słusznie, czy niesłusznie, zostaje skazany, idzie na ten krzyż, bo wtedy krzyżowano wielu ludzi, nie tylko Jezusa ukrzyżowano. On idzie na ten krzyż, to wyobraź sobie, że ktoś mu robi zdjęcie rannego, który umiera. A później to zdjęcie oprawia ci w ramkę i kładzie ci przed łóżkiem. I ty sobie rano oglądasz to zdjęcie, będziesz sobie je oglądał, będziesz zadowolony z tego, że masz obraz w domu, który upamiętnia śmierć kogoś twojego bliskiego? Zadaj sobie to pytanie. I nie mów mi, że symbole to są symbole. To jest bzdura. To jest jedna wielka bzdura. Jezus to żywy Bóg. Jezus to Król. Jezus to Pan. Amen.